Zapraszamy Cię, Duchu Święty, cały czas, żebyś działał, żebyś mówił, żeby było jak najprościej i jak najkrócej. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. To tak, jeżeli ktoś pisze sobie tematy, o czym myślą moje myśli, to jest, wydawałoby się, psychologiczne i jest psychologiczne, ale dużo ma też wpływ na nasze życie duchowe. Psychologia i generalnie funkcjonowanie nasze jest połączone. Więc myśli nasze też należą do życia duchowego i podczas każdej mszy świętej, praktycznie każdej, bo są też pewne wyjątki, jak spowiadamy się powszechnie, czyli ta spowiedź gładzi grzechy lekkie, to mówimy: bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I podkreślamy to, że bardzo, to mnie też to uderzyło, że podczas każdej mszy mówimy o sobie, że bardzo zgrzeszyliśmy. Ale to było dla mnie takie też tam lekkie odkrycie. I też właśnie mówimy myślą. Czyli nasze myśli mają też znaczenie dla życia duchowego. O tym też mówił Jezus w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, wersety 19-20. 15-19-20. Są takie słowa Pana Jezusa o myślach naszych. Bo z serca wychodzą zepsute myśli, czy złe myśli. Czyli to też jest pewna kategoria grzechu, czy zła, która może się też w nas wkradać i zabijać nas, tak jak każdy grzech. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, 10 werset. To jest fragment też Starego Testamentu, co prawda, ale też tutaj jest odniesienie do tego tekstu. Pan Bóg mówi tak: umieszczę moje prawa w ich myśli. Czyli też jakby Bóg tego nie mówi, że myśli są jakby źródłem zła, ale też mogą być nośnikiem dobra i dzięki nim też możemy być blisko Boga. Czyli to nie jest tak, że Pan Bóg nas jakoś tutaj niszczy przez myśli, czy tylko diabeł ma dostęp, tylko to jest dzieło Boga. Może od razu też to powiem, jak mi się przypomniało, że generalnie diabeł nie zna naszych myśli. Nie ma takiej opcji. Bóg owszem. W Psalmie 139 jest taki fragment, w którym modli się psalmista: z daleka spostrzegasz moje myśli. Bóg zna, diabeł nie zna. Nie ma dostępu, chyba że ktoś jest opętany, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Z tym, że diabeł zna nasze słabości, no jest niesamowicie inteligentny i wie na przykład, że jak stoimy w McDonaldzie w piątek i jesteśmy bardzo głodni, to wie, że bardzo dobrze jest podsunąć taką myśl: no dobra, weź tego tam wrapa czy coś tam, nie? Czy Big Maca. Więc bezpośrednio nie wie, czy na przykład ty rozważasz sałatkę, czy powiedzmy lody, nie? Albo chłopak, który jest tam wśród dziewczyn, no to wiadomo, że najprawdopodobniej diabeł podsunie jakąś myśl pożądliwą i nie dlatego, że zna myśli, tylko po prostu jest inteligentny, dostosowuje się do naszej sytuacji. Ale generalnie nie ma dostępu, nie ma takiej możliwości, żeby znał Twoich myśli. Tylko Bóg je zna. Z kolei taki przykład z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, wersety 9-14. To jest przypowieść o faryzeuszu i celniku. I jak wiemy, faryzeusz zgrzeszył w myślach w taki sposób, że powiedział w myślach, modląc się w ogóle, że tamten to jest tam beznadziejny gość. W myślach, modląc się, zgrzeszył. I jeszcze tu sobie zapisałem Mateusza 5:28. I już pamiętam, co to jest za fragment. To jest kazanie na górze. I tutaj Jezus mówi, że jak patrzymy pożądliwie na kobietę, to już z nią grzeszymy. Wiadomo, że sam wzrok jeszcze nie jest grzechem, samo patrzenie, ale właśnie to, co nadajemy temu patrzeniu. Jakie znaczenie?
Czyli generalnie to jest dobra przestrzeń, nasze myśli, w której też Bóg się może z nami komunikować. A diabeł zakłóca nasze fale i teraz mi taki przyszedł obraz, że jak stroimy radio, chociaż wy to już tam rzadko słuchacie pewnie radia, ale jak byliśmy w KRDP, to wtedy tam wszyscy prawie stroili radio, albo tam ewentualnie klikaliśmy w necie. Ale jak ktoś ma takie radio, jeszcze tak stare, na takie pokrętło, to właśnie diabeł robi wszystko, żeby były trzaski, a Pan Bóg by chciał mówić prosto, bezpośrednio do nas, też przez myśli. Teraz właśnie od tej strony duchowej zaczynam tutaj to wszystko, że wtedy jest grzech w naszym życiu, kiedy wchodzimy w myśli grzeszne. Czyli nie każda myśl jest, czy musi nas prowadzić do grzechu, nawet będąc właśnie, już się trzymając tego przykładu w maku i w piątek, i przychodzi myśl, że chcemy zjeść kurczaka czy mięso, to nie jest grzech, taka myśl, tylko potem już uczynek nasz może być. Albo jak chłopak patrzy, czy tam dziewczyna patrzy, to też wcale nie musi być grzech, to może być grzech. Ale też pamiętajcie, że każda walka, w momencie kiedy walczymy z jakąś pokusą, to nie jest grzech. Czyli przychodzi jakaś pokusa, no już tam jakoś wchodzimy w nią trochę, ale mówimy, no nie, patrzę jednak na nią czysto, albo mówię czyste słowa bez takiego tam popisywania się i nie ma grzechu, ani lekkiego, ani ciężkiego. Ewentualnie lekki, z tym, że to jest właśnie w momencie, kiedy walczymy, to nie jest grzech. Czyli też jak przychodzą nam myśli pożądliwe i je odsuwamy, no to super, nie? To jest właśnie o to chodzi. Nie ma tak, że nikomu takie myśli nie przyjdą, albo nie ma tak, że nikomu nie przyjdzie myśl, że jak ktoś nam zrobi coś złego, to wtedy sobie pomyślimy, no chwała Panu, nie? To święci może tak mają już tam po 100 latach, ale generalnie prawie wszyscy wtedy mają myśl, no to ja mu pokażę. No i to nie jest grzech, jeżeli z tym zawalczymy, powiemy, przebaczam mu. Więc to też miejcie świadomość. Generalnie starajmy się tak wychowywać swoje sumienie. Nie, że powiedzmy, to jest grzech, tutaj jest grzech 5 cm, a 7 cm to już nie jest grzech, nie? Często mamy takie myśli, ja też pamiętam, jak byłem młodszy, na przykład takie pytania na katechezie, nie? Że jak dziewczyna całuje chłopaka w usta, to czy jest grzech, a już w szyję, to czy już nie jest grzech, nie? To jest takie patrzenie trochę z jakąś taką miarką, linijką. Bogu nie o to chodzi. Zresztą każdy z nas wie w sercu, czy to jest grzech, czy nie. Przynajmniej jak mamy sumienie dobre i żyjemy blisko Boga, to wiemy, gdzie nasze myśli idą, w jaką stronę. Pożądliwości, ale jeżeli walczymy z pożądliwością, to chwała Panu, bo każdy walczy i o to chodzi. Amen, nie? Żeby tak było. Dobra, teraz już jakby wejdziemy w taką sferę psychologiczną, ludzką, aczkolwiek to też się wszystko wiąże z naszą duchowością. Generalnie dziennie mamy 70 tysięcy myśli. 70 tysięcy, całkiem sporo. Wiadomo, nie? Jeszcze z takich tam ciekawostek jakichś tam psychologicznych, to, że kobiety myślą 13 razy dziennie o swoim wyglądzie. No i dobrze w sumie, że tam myślą. Z tym, że niepokojące jest to i wyrzekamy się tego, niech krew Jezusa tu przecina i tych, którzy tutaj są i słuchają kobiet, że, bo niestety kobiety raz dziennie, tak mówią psychologowie amerykańscy, że raz dziennie nienawidzą siebie za swój wygląd. To już jest masakryczne i niech ten zły duch odchodzi. Jesteśmy piękni i kobiety też są piękne. Amen. Żeby tak było. Znaczy jest tak, chciałem powiedzieć. Więc generalnie to jest nasz świat taki, w którym bardzo dużo się dzieje. Też tam czytałem różne ciekawostki o mózgu, to nam nie jest takie istotne, ale no generalnie jeżeli ktoś nie pracuje z myślami, to
tak jakby wejść do dżungli, nie? Że po prostu, jeżeli nie ma tam pracy, kontroli jakiejś, no to spustoszenie gwarantowane, nie? Dobra. Więc tak, konkretny przykład, który ilustruje pewne rzeczy. Na przykład może tak było dzisiaj, że ktoś przechodził korytarzem, czy nawet tutaj teraz jesteśmy, ktoś się uśmiecha, albo parę osób się śmieje, z tym, że nie ma co tu oceniać, czy się śmieją z nas, czy nie z nas właśnie. I teraz jak przechodzimy i widzimy taki obraz, to jakie są nasze myśli? Na przykład gdyby teraz ktoś podszedł do nas, nie? I czy tutaj ktoś by się stał, czy tutaj ktoś by stał i by się śmiał, czy uśmiechał, to jak byśmy to zinterpretowali? Czy byśmy się uśmiechnęli też, pomyśleli sobie, no super, mają dobry dzień, spotkali księdza dzisiaj, nie? Czy tam byli u spowiedzi, super. Czy po prostu piątek. Czy byśmy przyspieszyli kroku, byśmy mieli w sercu jakiś lęk? Czy byśmy się wkurzyli i byśmy pomyśleli, na pewno się śmieją ze mnie. Ja źle wyglądam, czy jestem taka, czy taki i odgryzę im się, nie? Jest taki prosty przykład. Zobaczcie, że to jest, wydawałoby się, głupota, ale to bardzo mocno potem na nas wpływa. Taka prosta sytuacja, która się zaczyna od naszych myśli, że zobaczcie, jakby często to, jak się czujemy, nie zależy, jaka jest naprawdę rzeczywistość, tylko od tego, jak pozwolimy, żeby nasz mózg to zinterpretował, jak on to odczytuje. A wiemy, że czasami, a nawet często odczytuje źle. I na przykład jest takie zjawisko fizyczne, gdzieś sobie zapisałem tutaj to, jak iluzja wzrokowa, że jak włożymy kij do wody, to wydaje się, że jest złamany, a nie jest złamany. Mózg nas oszukuje. Nie jest na tyle tutaj, nie jest na tyle inteligentny. Więc skoro tam się myli, to na pewno i często też się myli nasz mózg w różnych ocenach. I to jest bardzo powszechne. Wszyscy mamy z tym problem. Wszyscy powinniśmy walczyć i za chwilę pokażę, jak to możemy robić i jak interpretować dobrze nasze myśli. Że ktoś się uśmiecha, to nie jest chamskie, czy to nie jest powód do odwetu, do gniewu, smutku. Tylko radość, nie? To zależy. Wszystko powinniśmy tutaj od nas i dobrze to interpretować. Jest coś takiego, to mi się bardzo spodobało i też dlatego jakby jesteśmy dzisiaj w tym temacie, że jest coś takiego, tak to psychologia nazywa, że są kluczowe przekonania. Czyli to są rzeczy, które mamy od dzieciństwa, albo po prostu jakoś to jest nasz sposób na reagowanie na pewne rzeczy, że przypisujemy pewnym okolicznościom niewłaściwe interpretacje. Czyli znowu, konkretnie, jak ktoś był często wyśmiewany, był takim jakimś klasowym, nie, błaznem, tak nazwijmy, nie, brzydko, czy po prostu jakimś, no, miał coś takiego, że często ktoś się z niego śmiał, to często jest tak, tak mówi psychologia, no i tak mamy też, no też się z tym jakoś patrzymy na to, na różne rzeczy, że taka osoba może często myśleć, co się ze mną nie tak. Że tak się ze mnie śmieją, nie? Że mogę mieć taki schemat, że coś złego jest mega we mnie. Albo ktoś się czuje samotny, ktoś w dzieciństwie jakoś tam, może jakoś było mu trudno nawiązywać więzi, może mieć takie przekonanie, nie zasługuje na miłość. Muszę być smutna, nie? To wtedy może ktoś mnie zauważy, na przykład. Albo muszę być wesoła. Zawsze. Muszę być super miła. Zawsze. To wszyscy mamy takie schematy i kluczowe przekonania i też się przyjrzymy.
temu za chwilę, ale generalnie reagujemy na nie w takie trzy sposoby. Albo im zaprzeczamy, że właśnie nie, musi być, jest ze mną wszystko w porządku, ja się po prostu muszę zawsze bardziej starać i wtedy mamy takie przekonanie, że musimy być zawsze mili, zawsze musimy robić wszystko na 150%, więcej niż tam jesteśmy w stanie zrobić. Zaprzeczamy takim schematom. Nie jestem samotna, no to teraz będę wysyłać snapy, nie? Przez godzinę i marnuję czas. No to jest taki przykład, nie? Albo chcę się dowartościować, no to umówię się z tym chłopakiem i pozwolę mu na jakieś rzeczy, żeby się poczuć dowartościowana. Wszystko jakieś tam są tylko przykłady. Każdy z nas ma różne rzeczy. Unikamy na przykład różnych sytuacji, które mogą w nas to jakoś budzić. Czyli na przykład jak ktoś się czuje wyobcowany, to jeszcze bardziej się próbuje tych sytuacji unikać, bo na przykład ma takie przekonanie, że ludzie go krzywdzą, albo wszyscy ludzie są źli, albo sobie sam poradzę. Lub też często wchodzimy w takie schematy i to najczęściej jest na przykład tak, że dziewczyna ma takie myślenie, że jest beznadziejna i że zasługuje na takiego chłopaka słabego i wchodząc w takie związki, też to często jest jakoś w życiu, chociaż chcemy to przecinać też mocą Pana Jezusa, że na przykład dziewczyny, które miały ojców alkoholików, tak też mówi psychologia, jakoś nieświadomie też szukają potem takich facetów, którzy mają problemy z alkoholem. To jest tylko psychologia, tniemy to wszystko też jak mamy. Albo ktoś ma schemat, że jest głupi, że dostaje tylko jedynki, dwójki, no to mówimy, no dobra, jest tak faktycznie, po co się uczyć i tak dostanę jeden, na przykład. Wszyscy mamy takie schematy. Najgorzej jest wtedy, tak mówi psychologia, kiedy zawsze robimy w taki sam sposób. Czyli zawsze unikamy, kiedy zawsze zaprzeczamy i kiedy zawsze wchodzimy w takie rzeczy. Czyli ktoś ma taki schemat, zawsze się mylę, jakoś tam słowa są dziwne, niekształtne, niezbyt po polsku, no to się nie będę odzywał, nie? Na przykład w ogóle w towarzystwie czy w klasie. I tkwimy zawsze. A i się wtedy nie sprawdzamy i tak dalej. Tymczasem prawda jest taka, że wszyscy mamy czasami gorszy dzień. Spojrzenie człowieka niekoniecznie oznacza, ktoś mnie nie lubi. Wstał lewą nogą, czy spojrzał krzywo. No i co? Czy ma coś się we mnie jakoś łamać? Każdy generalnie też czasami robi jakieś wpadki, popełnia błędy, chociaż jest super człowiekiem, czy jest ideałem chodzącym, jak my tutaj prawie, że. No ale zawalił mnie raz. No i co? Jest człowiekiem. Teraz ci, którzy tak bardzo mają jakieś tam dużo problemów, to generalnie mają coś takiego, że negatywne myśli pojawiają się bardzo często o nas. Jeżeli to widzicie, że macie często jakieś myśli negatywne o sobie. Generalnie też to będzie podczas grupki takie ćwiczenie, żeby zobaczyć, o czym dzisiaj myśleliście, w ilu procentach, na jakie rzeczy. Też o sobie właśnie, negatywnie na przykład. Często też ludzie widzą przyszłość bardzo negatywnie. Też to spójrzcie u siebie. Egzaminy za chwilę, nie? Pójdą mi źle na pewno. Sprawdzian ósmoklasisty na pewno zawalę, nie? Jeżeli tak zawsze myślimy, patrzymy, jest to do uleczenia. Albo tak myślimy o wszystkich ludziach, nie? Cały świat. Wszyscy są źli, wszyscy to robią, wszyscy księża są źli. To jest do uzdrowienia. Teraz tak, już prawie kończę, więc też często mamy coś takiego, że nasze problemy lokujemy gdzieś tam, albo na zewnątrz, albo wewnątrz, albo widzimy przyczynę stabilną, albo niestabilną. Za chwilę powiem, o co chodzi i jak to wygląda. Czyli konkret. Na przykład można dostać jeden z matmy, albo tam z fizyki, albo z chemii. I teraz tak,
Jeżeli ktoś widzi problem na zewnątrz, to powie, klasówka była trudna. I to jakby nie jest moja wina, odsuwam to zupełnie. Mogło tak być. Jeżeli ktoś jednak ten problem widzi w sobie, to mówi, moja wina, jestem głupi, mało się uczyłem, jeden mi się należało. Problem we mnie. Był na zewnątrz, teraz we mnie. Jeżeli chodzi o przyczyny, czyli na przykład przyczyna stabilna, to możemy mieć coś takiego, że możemy myśleć, nauczyciel się na mnie uwziął, nic się z tym nie da zrobić i tak będzie jeden, nie? Zawsze tak będzie. Przyczyna stabilna jakiegoś problemu. Albo przyczyna niestabilna, zapomniałem, było faktycznie trudno i jest jeden. Ale to się może zmienić. Nie jest tak, że tak zawsze będzie. Nie jest tak, że to się nigdy nie zmieni. Możemy też wszystkie jakieś wpadki nasze oceniać jako takie, które mają wpływ globalny na całe nasze życie. Czyli ktoś dostaje jeden, to może myśleć, no to teraz sprawdzian ósmoklasisty się zawali, w ogóle studia się zawalą, przyszłość się zawali. Albo można patrzeć też tak bardzo, bardzo lokalnie, wąsko, że no najwyżej będzie tam trójka na semestr czegoś, ale w sumie się można poprawić, więc może będzie cztery. To jest tak, jak widzimy to, nie w takiej perspektywie, że to zawali nam wszystko. Teraz tak, najgorzej jest wtedy, kiedy zawsze obwiniamy siebie o wszystkie jakieś błędy, braki, jedynki, wpadki. Ludzie też mają wpływ na to. Nawet w zasadzie nasze grzechy to też nie do końca w 100% to jest jakby nasza tylko wina, bo są też różne przyzwyczajenia, rodzice i tak dalej. Wiadomo, że też ostatecznie my mamy za to winę. Jesteśmy wolni zawsze, ale dlatego Jezus powiedział, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zawsze pamiętajcie, że globalnie, czyli taki maksymalny wpływ ma tylko jedna osoba. To jest osoba Jezusa Chrystusa, a nie osoba jedynki czy tam Pani. I jak coś się nam zawala, to nigdy nie musi być koniec świata. Zobaczcie w naszych myślach, ile razy wyolbrzymiacie, ile razy ja wyolbrzymiam pewne rzeczy. Ktoś nas wkurzy, to myślimy, no to on już teraz nie, po przyjaźni. Proboszcz wkurzy, to myślimy, no to teraz już żegnamy się, nie? Z parafią czy coś tam. Zobaczmy też dzisiaj podczas grupki, ile się skupiamy na negatywnych rzeczach. Ja też się tutaj biję w pierś kartką. Ile tej rzeczy też ja widzę negatywnie, a ile po prostu nie widzimy tego, co jest wartościowe w nas i w ludziach. I w ogóle w świecie, i w szkole też, że się można spotkać, nie? Z kimś na przykład, zjeść kanapkę, czy tam inne rzeczy, nie? Nasze myślenie, tak jak powiedziałem na początku z tym przykładem człowieka, który widzi grupkę ludzi, nasze myślenie wpływa na nasze uczucia. Czyli myślimy, że ktoś nas nie lubi i pewnie ostatecznie źle się czujemy i cały dzień mamy rozwalony. Albo coś nam się nie uda i myślimy, jestem nieudacznikiem, jestem zerem. No i teraz wszystko. Cały dzień po prostu jadę na tym kłamstwie. Z nikim się najlepiej nie spotkam, nie? No bo mam takie kłamstwo na dzisiaj. Też zobaczmy i się bijmy w piersi, ja też to robię mocno, że bardzo wielki wpływ na innych ludzi mają negatywne myśli. To jest takie jakby grono, nad którymi krążą jakieś wrony, czarne ptaki i po prostu wszystko, co białe, piękne, odchodzi. Jak narzekamy, ile narzekamy, no już wiadomo, że widzimy błędy tylko u innych, nie? Pan Jezus tak nigdy nie robił, nawet w grzesznikach najgorszych widział dobro. Jak się zdarza, że obgadujemy, to próbujmy też widzieć dobro właśnie w ludziach.
I na przykład obgadujemy, a na koniec powiemy, jak się szczaimy, no a jednak ma jakąś cechę dobrą. Ładnie się uśmiecha, bo coś dobrego robi. Często tak też mają ludzie, i też my na pewno jesteśmy ludźmi, więc też tak często mamy, że roztrząsamy pewne wydarzenia. Czyli cały dzień myślimy, o jaka jestem głupia, bo powiedziałam to do tego chłopaka, nie? I już na pewno ze mną nie będzie. Już zero kraszowania, już wszystko przepadło. Nie ma szans. Są tacy ludzie, i na pewno też nie należymy do wyjątków, że często tak się boimy, bo mamy w głowie to, że nam się coś nie udało, że właśnie w coś nie wchodzimy albo nie podejmujemy decyzji. Czyli no tam średnio mi idzie w tej szkole, w tym gimnazjum, to nie ma szans na krasiniaka na przykład, czy tam na studia. Nie wiem, czy tak macie, mam nadzieję, że nie. Że na przykład wspominacie złe rzeczy, nie? Że no tam w tamtym tygodniu to tylko same zło mi się działo, nie? Same jedyny i w ogóle wszystko beznadziejnie. Jeszcze takie kilka błędów myślenia. Czyli na przykład taki błąd myślenia to jest i u kobiet, i u mężczyzn, że ktoś nam mówi komplement, a my to odrzucamy, mówimy, tam, na przykład ktoś nas chwali, że ładnie śpiewamy, albo że ładnie coś czytamy. Nie, tam każdy tak czyta ładnie, każdy tak mówi ładnie. Odrzucamy, nie? Nie chodzi, żeby być pysznym. Pokora to też jest takie słowo zbytnio nadużywane w naszym tam kościelnym języku. Dlatego, że Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy wiedzieli i znali, że jesteśmy fajni, nie? Panu Bogu o to chodzi, że na przykład coś potrafimy. Więc zgódźmy się na to. Jak ktoś nam powie komplement, powiedzmy, no tak, dziękuję bardzo, fajnie, że to widzisz, a ty masz to i to fajnego, nie? Często takim drugim błędem jest to, że przewidujemy przyszłość. Oczywiście w cudzysłowie. Czy to jest to, co trochę tam powiedziałem też już, że ten chłopak się ze mną nie umówi na pewno, ta dziewczyna to nawet na mnie nie spojrzy, nie w Krasiniaku to w ogóle tam nie mam co szukać, chyba że tam pani woźny, nie, czy coś tam. Często też zobaczmy, jak mocno czytamy ludziom w myślach, chociaż to jest negatywne czytanie. Czyli to jak powiedziałem, że ktoś przechodzi, patrzy się, a my już myślimy, mamy wdrukowane, nie lubi mnie. Nie ma szans. Ktoś nam nie odpowie w szkole, jakiś nauczyciel na dzień dobry, to już myślimy, no dzisiaj albo w ogóle nie mam szans. Uwziął się na mnie, nie? Jedynka murowana dzisiaj. Bez sensu to wszystko. Teraz tak. Chodzi o to, żeby widzieć takie nasze zniekształcone rzeczy, myśli. Czyli pierwsza rzecz to jest badanie dowodów, szukanie dowodów. Czyli uważasz, masz taką myśl w sobie, nikt mnie nie lubi, albo ktoś mnie nie lubi, to może tak konkretniej. No to spytaj tę osobę, czy faktycznie, wiadomo, że można trochę inaczej spytać, ale nie tak, że ej, czy ty mnie nie lubisz, nie? To może nie aż tak do końca, ale można powiedzieć, mam wrażenie, albo mam takie myśli, że mnie nie lubisz, albo że myślisz sobie, że lepiej ze mną, lepiej gdyby mnie nie było na wojsku, czy tam to już w ogóle, pożal się Boże, takie myślenie, to niech odchodzi od razu. No ale takie proste, nie? Badajmy dowody, pytajmy, szukajmy. Często właśnie taka myśl, jestem nieudacznikiem, nie jest prawdziwa, bo zaniedbujemy nasze osiągnięcia. Czy tam z Polaka nam wyszło, czy z religii nam wyszło, nie? Albo coś tam innego. Nie ma, próbujcie nawet sobie rozpisywać swoje zalety. W takim sensie,
że myślisz sobie, jestem do niczego, no to wypisz sobie, że dzisiaj jakie 5 fajnych rzeczy cię spotkało. Albo ktoś ma taki problem, że widzi tylko przyszłość w czarnych barwach, to wypisz 5 kolorowych barw, nie? Czyli w tym tygodniu, że będzie wojsko na przykład, czy inne rzeczy. Najważniejsza rzecz, za chwilę też jeszcze może jedna taka ważna rzecz, że generalnie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na siebie tak, jak patrzy na nas Jezus. To jest najważniejsze odkrycie. Bóg się zawsze zdumiewa nami. Nawet jak jesteśmy, to jest tam taki przykład, że jak perła jest w gnoju czy w brudzie, to zawsze jest perłą. Wystarczy tylko wziąć ścierkę. Matka Boża ma dużo ścierek, więc wytrze. Czy na siebie też patrzmy, tak mówi psychologia, że patrzeć tak, jak patrzymy na innych. Raczej patrzymy z wyrozumiałością, ale najbardziej optymalne dla nas wierzących to są oczy Pana Jezusa. Czyli nie ma tak, że nas skreśli, nigdy nas nie skreśli. Nawet jak odwalimy maksymalnie beznadziejną rzecz, czy maksymalnie wielkie grzechy, nigdy nie skreśli, nie powie, no do widzenia. Więc jakieś nasze pomyłki drobne, nasze wpadki, grzechy, no i co? Jest spowiedź i wygrana, nie? Więc to jest sukces nasz, sukces Jezusa. Na odtrutkę naszych myśli może być takie proste ćwiczenie, że w domu bierzemy jakiś obraz Pana Jezusa, patrzymy w oczy Jezusowi na tym obrazie i te myśli Jego niech przepływają w nasze myśli. To, co On o nas myśli. Że jak przychodzą takie myśli hejterskie, to powiedz, Jezu, pokaż mi to, co Ty o mnie myślisz. To, jak Ty na mnie patrzysz. Drugi sposób to Biblia. Zawsze nas odtruwa. Zawsze na jakieś rzeczy. To jest, tak jak dzisiaj słyszeliśmy na adoracji, to jest miłosny list Pana Boga. Czytamy, zawsze nas ratuje tutaj. Nie ma tak, że mówi, kończę z Nim. Wszystko jest bez sensu. Czy adoracja jest odtruciem? Czy taka myśl nawet prosta, właśnie o to chodzi, o to by chodziło, to jest ta moja centralna myśl kończąca to wszystko, że odtrutką na to wszystko jest wprowadzenie nieba do naszych myśli, czyli to, żeby myśleć o Bogu, że On we mnie jest, że On mnie kocha jak najczęściej. To jest najlepsze antidotum. I nawet jak się spotykamy wtedy w jakimś gronie, które obgaduje, czy które tylko narzeka, to jak ktoś jest taki, że przebywa z Bogiem i ma Jego myśli, no to zawsze zobaczy dobro w tym wszystkim. I zawsze się gdzieś tam w sercu uśmiechniemy i powiemy, aha, Mój Bóg ma ostatnie zdanie, mój Bóg wie swoje i Ty wiesz swoje, Jezu, o nas też. Także to wszystko utwierdzaj, umacniaj przez Twoje święte imię, dawaj nam Królestwo Boże do naszych myśli. Ty sam powiedziałeś, że Królestwo Boże w nas jest, także działaj i niech te myśli będą Twoje zawsze i wszędzie. Amen. Amen.